Dominik, powiedz nam, czy to twoja pierwsza przygoda w roli trenera? Tak, jest to moja pierwsza przygoda w roli trenera, szczególnie w takim programie. Jak podoba ci się taka rola? Jest naprawdę super. Wiem już na pewno, jestem 100% pewien, że to jest to, co chcę robić w przyszłości. I nie mam zamiaru z tego zrezygnować w żadnym razie. A powiedz nam proszę jeszcze, jakie emocje najbardziej chcecie pokazać podczas waszego występu? Zależy najbardziej, żeby pokazać miłość, która łączyła te dwie osobowości, które się wcielimy podczas tej II wojny światowej. Jest to dość trudne, bo każdy ma inną interpretację tej miłości. My pokażemy naszą. Mam nadzieję, że ludziom się to spodoba. Super. Natalia, powiedz jeszcze, czy przez te pół roku Dominik zdążył cię zarazić tańcem? Czy znajdziesz przy swojej karierze wokalnej czas na tego typu hobby? Ja muszę powiedzieć, że jak byłam małą dziewczynką, to miałam do czynienia z tańcem, ale niestety musiałam przerwać tę przygodę, ponieważ muzyka była dla mnie ważniejsza i jestem bardzo zadowolona, ponieważ miałam okazję właśnie wystąpić w takim Dance With Me i znowu mieć do czynienia z tańcem dzięki Dominikowi i zaraził mnie tym tańcem i chcę to kontynuować na pewno. Super, mam nadzieję, że tak będzie. Powiedzcie jeszcze proszę, czy boicie się którejś z opinii jury? Macie swoich jakichś takich, takie osoby, które na pewno boicie się, co powiedzą? Najbardziej chyba dla mnie, jak podchodzi pod guz, to pana Przątki. To jest, no jakby nie patrzeć, podobny styl tańca i on bardziej będzie zwracał na technikę, na całe wykonanie, jak będzie brał pod uwagę też swoje, niektóre przeżycia, doświadczenie. Bardzo mi jestem tego ciekaw i się obawiam jednocześnie. A ty, Natalio, czy masz jakieś obawy do któregoś jury? Powiem szczerze, że każdy juror może mieć swoją indywidualną opinię, i więc nie mam takiego jednego jurora. Wszyscy jurorzy są jedną wielką zagadką. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Tańczycie do pięknej, wzruszającej piosenki i mam nadzieję, że wzruszycie całą publiczność. Powodzenia i zapraszam na wasz występ. Dziękujemy bardzo. Jazz liryczny zaprezentuje dla państwa para z numerem 8. Natalia Marczuk oraz Dominik Moros. To one day got away. We keep all our promises.
jest przedostatnia para, a emocje w ogóle nie opadają. Mam wrażenie, że ten parkiet w ogóle nie stygnie. Zobaczmy, co o tym występie powie Agnieszka Wichlik. Wzruszyliście mnie bardzo, po prostu. Mamy łzy, pełen sukces. Można tu kolega, ja bym chciał podać. Tomku. To coś pięknego, naprawdę. Tomku, proszę cię, oddychaj głęboko, powstrzymaj łzy. Spokojnie, jestem nerwik, ja płaczę akurat. Mam nadzieję, że państwo zaraz też nie będą płakać. Nie, żartuję. Podobało mi się to, co zobaczyłem. Choreografia była bardzo ciekawa, tak fajnie się na to patrzyło. To było takie przyjmujące bardzo, tak? To było przyjmujące. Do ciebie, Natalio, muszę cię pochwalić. Coś, czego podejrzewam, że za dużo osób pewnie nie zwróciło na to uwagi, bo tego za dużo nie było niestety w choreografii, a szkoda. Masz, mam wrażenie, bardzo fajne izolacje w ogóle w ciele, co było właściwie widać tylko w jednym momencie, jak robiliście na początku pum, pum, pum. Tak? Ale to było bardzo ładnie pokazane, natomiast było dużo partnerów, które fajnie pracowały, były bardzo efektowne. To natomiast mi przeszkadzały stopy, koleżanki, które były bardzo na wierzchu przez skarpety z kolei, tak, więc były bardzo widoczne, ale w całości bardzo fajnie się to oglądało. Natalio, ja miałam wrażenie, że patrzę na zawodową tancerkę. Na stopy nie zwróciłam akurat, jak kolega, uwagi, ponieważ tak mnie zaczarowaliście i wprowadziliście w totalnie inną bajkę, że ja po prostu czułam się jak w kinie, oglądając no, dobry film. I po prostu samo to, że doprowadziliście mnie do łez, bardzo mu za to dziękuję, bo czekałam na takie emocje. Wielkie brawo. Natalio, jakim trenerem był Dominik? Dominik był bardzo wymagającym trenerem i bardzo dobrym, ale myślę, że to wszystko zaowocowało i dlatego tak dzisiaj pięknie zatańczyliśmy, bo naprawdę ja nawet jestem z siebie dumna. Nie jestem zawodową tancerką, ale jestem z siebie dumna, naprawdę. I z Dominika również, ponieważ był świetnym trenerem i wykonaliśmy dobrą robotę. Sam się przyznam, że po prostu stałem na scenie, to się lekko wzruszyłem, ale jakoś to opanowałem. Widziałam te oczka zaszklone, widziałam. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na opinię jury. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Pięknie. Super.